W niedzielę palmową 24 marca w Kozienicach przy Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża zorganizowano kiermasz wielkanocny na rzecz Kozienickiego Hospicjum. Wielki Post zawsze daje nam taką możliwość, taki, można powiedzieć, dobrego ukierunkowania swojej wrażliwości serca poprzez czyny miłosierdzia. I również taką misją miłosierdzia, którą ja, która jest realizowana. W naszym mieście, w naszej gminie, na terenie całego też powiatu jest hospicjum, hospi, Kozińskie Hospicjum Domowe im. Sługi Bożej Matki Kazimierz Gruszczyńskiej. To jest hospicjum, które tworzą wszyscy ludzie, wszyscy ludzie dobrej woli, dobrego serca. W organizację kiermaszu zaangażowali się jak zawsze wolontariusze hospicjum, ale też niezawodna młodzież z wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 1, a także firmy, instytucje i osoby prywatne. Dziś mamy kolejny kiermasz wielkanocny. Są przygotowane przez naszych wolontariuszy i przez również wszystkich ofiarodawców, którzy chcieli się włączyć w to wydarzenie. Nie tylko słodkości, nie tylko fajne potrawy wielkopostne, bardzo ładne ozdoby świąteczne. Wszystko, co może i tą strefę duchową, i tą strefę cielesną w nas poruszyć i ubogacić. Podczas kiermaszu udało się zebrać ponad 11 tysięcy złotych. Środki te będą przekazane na potrzeby hospicjum, które aktualnie wspiera 58 osób chorych onkologicznie. Warto podkreślić, że na swą działalność hospicjum pozyskuje środki z wielu źródeł. Między innymi otrzymuje wsparcie z budżetu gminy Kozienice. Wydarzenia i akcje organizowane przez hospicjum można znaleźć w internecie na fanpage'u kozienickie hospicjum.